Zielona Góra Nagród na 25-lecie Radia Zielona Góra. Do udziału w konkursie zapraszają Elektrociepłownia Zielona Góra, dostawca ciepła i energii elektrycznej oraz Kostrzyńsko-Słubicka, specjalna strefa ekonomiczna. Zielona Góra Nagród, konkurs w trakcie, rozstrzygnięcie blisko. To ostatnie minuty, żeby znaleźć tę kopertę. Dron już fruwa, posłuchajmy. I spróbuję zjechać trochę niżej, tak żeby dać jeszcze lepszą podpowiedź do tego, gdzie ta koperta może być ukryta. Słuchajcie, podpowiedź kolejna. To może być miejsce właśnie takie jak to i chyba w tej chwili, nie wiem czy dobrze widzę, jest słuchacz, który był tutaj, kiedy my przyjechaliśmy, on krążył wokół ratusza i on już ma w ręce kopertę. Jest też chyba koleżanka, która przyszła i też szukała tej koperty, więc słuchajcie, mamy to, pierwsza rozstrzygnięta dzisiejsza zabawa. Mamy zwycięzcę, witam bardzo serdecznie. Halo, halo. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił? Dodzwonił się Michał, no jak nie trudno się domyślić, spod ratusza. Pan Michał spod ratusza. Panie Michale, gratuluję serdecznie wygranej, bo już wiadomo, podał mi pan kod, który się zgadza z tym, co było w kopercie. Proszę powiedzieć, jeszcze zanim będziemy wybierać numer od 1 do 10, trudno było znaleźć dzisiejszą nagrodę? Było trudno, ale powiem, że bardzo wiele porozumiewawczych spojrzeń dzisiaj spotkałem na deptaku, także myślę, że nie tylko ja jeden szukałem. Bardzo wiele osób było zaangażowanych. To zdradzi pan słuchaczom, gdzie była ta koperta? Koperta była przyklejona do karty informacyjnej o Starym Rynku i ratuszu. No proszę. Ale z tyłu. Czyli dość pomysłowe miejsce. Tak, bardzo pomysłowe, bardzo trudne do odnalezienia, bo na pierwszy rzut oka nie było jej widać. Proszę podać liczbę od 1 do 10. No to ja może poproszę numer 3. Proszę pana, to jest coś więcej niż gadżety Radia Zielona Góra. To jest smartfon. Gratuluję bardzo serdecznie. O, gratuluję, dziękuję bardzo. Nie wiem co powiedzieć, nie spodziewałem się. Tak naprawdę nie liczyłem na tak cenną nagrodę, ale radość jest tym większa. No to my też się bardzo cieszymy. Wielkie brawa. My tutaj wszyscy bijemy brawo. Słychać te brawa? Więcej tak. Braw? Chyba w studiu około setki osób. Do udziału w konkursie zapraszają Elektrociepłownia Zielona Góra, dostawca ciepła i energii elektrycznej oraz Kostrzyńsko-Słubicka, specjalna strefa ekonomiczna.